Cześć, jeżeli interesujesz się hip-hopem oraz jego tematyką, myślę, że warto zasubskrybować ten kanał, znajdziesz tutaj coś dla siebie. Halo, cześć, dzień dobry, witam was serdecznie, sorki za mój wygląd, głos i wszystko, ale troszeczkę jestem chora, więc musicie mi to wybaczyć, ale nagrywam dla was ten film, ponieważ jeden z moich widzów podesłał mi taki pomysł, że w sumie to można zrobić porównywanie zagranicznych i polskich rapsów. Pomyślałam, że to jest spoko pomysł, dużo osób go poparło. Na streamie troszeczkę o tym pogadaliśmy, no i wyszło tak, że robię ten odcinek. Na pierwszy rzut idzie Rosja. Myślę, że naprawdę rosyjski rap stoi na fajnym poziomie, dlatego uznałam, że dzisiaj ocenimy paru twórców i porównamy ich do naszych polskich. Na streamie, który się odbył jakiś czas temu, właśnie ludzie pomagali mi wybierać podobnych wykonawców. Dlatego myślę, że możemy zaczynać. Na pierwszy rzut pójdzie Oksymiron. No jak dla mnie gościu naprawdę jest świetny, wręcz fenomenalny. Po prostu to, co on odwala, jest naprawdę super. Bardzo mi się podoba jego nawika i popieram mocno, nie to co wszystkich tutaj umieszczonych wykonawców, ale miałam bardzo spory problem z wybraniem kogoś podobnego do niego, jeżeli chodzi o polską rap grę. Najbardziej wszystkim do głowy i mi też przychodził Eminem, ale oczywiście Eminem, jak wiadomo, Polakiem nie jest, pomimo że jest biały, czyli no... Jednak nie posunęłam się do tego, żeby wybrać jego, ale wy podsunęliście mi gościa, który brzmi naprawdę podobnie i faktycznie to podobieństwo jest zauważalne, gdzieś tam można to wyczaić, stylóweczka też nie aż tak odrębna, dlatego myślę, że tutaj największym trafem będzie Pengs. Sami porównajcie i oczywiście po każdym porównaniu możecie napisać w komentarzu, co sądzicie lub kogo byście dali na miejsce tego polskiego wykonawcy. Po prostu wasza opinia mile widziana. Także porównajcie sobie. Po pierwsze wpierdalam z energią się zbliżoną do Einsteina, ale choć jestem MC, to nie zawsze mam ten kwadrat. Kółko różańcowe w modzie, tak to się nazywa w ogóle. Nie jeden myśli, że jest Bogiem, nad tekstem się modli ciągle. Trzeba wierzyć w to, co piszesz, owszem, prawdę trzeba szerzyć. Ja nie wierzę w to, co piszesz, zacznij pisać w to, co wierzysz. O, teraz mamy T-Festa. Na przykład dla mnie ten gość jest totalnie tandetny, to już jest prawie pop. Nie wiem, jak to w ogóle można za bardzo wiązać z rapem, po przesłuchaniu raczej kilku piosenek, no to nie jest coś, co mi się podoba. I tutaj pierwsza osoba, która przyszła mi do głowy, był to Smolasty, trochę gorsza wersja Smolastego. No i w sumie sporo osób mi poparło, ale jeszcze więcej osób pisało, że to jest Iggy. No i tak mieliśmy ogromny dylemat, zrobiłam ankietę, wyszło porówno, dlatego uznałam, że to będzie taka mieszanka trochę Iggy'ego, choć ja tego podobieństwa aż bardzo nie zauważam, choć w stylówce jest bardzo podobny. Jest podobny w stylówce. Natomiast Smolasty gdzieś tu brzmieniowo bardziej, aczkolwiek no Smolasty to jest dużo lepszy, a T-Fest to dla mnie no dosyć mocna tandeta, dosyć mocny kicz, dlatego no sami porównajcie. Teraz Faraon. Przez długi czas nie wiedziałam w ogóle, jak to się czyta. No i tak, brzmi to dobrze. Na miarę takiego trapu, na miarę... Znaczy, czy trapu, nie wiem, czy trapu, ale no na miarę
teraz New Schoolu, jest to całkiem spoko, naprawdę dobrze się go słucha. Nie jest to jakiś mój ulubiony styl, ale myślę, że naprawdę gościu jest niczego sobie. Jest w sumie jednym chyba z najpopularniejszych rosyjskich raperów. Robi chyba największe wyświetlenia. No może, nie wiem, w każdym razie no robi wyświetlenia. I tutaj też miałam dosyć duży problem, żeby go porównać, ale wyszło na to, że chyba może nie do końca w stylówce, ponieważ w stylówce gdzieś tutaj strzelałam bardziej w B do S, a troszeczkę choć już teraz, nie? Tak w tej stylówce ciężko. W Polsce nie mamy aż takich twórców, może trochę Kwebo, ale raczej takich twórców typowo kontrowersyjnych bardzo w tym stylu nie mamy. Ale faktycznie ktoś słusznie zasugerował, że nawijkom jest podobny do Zetcha. I myślę, że to jest celna uwaga i jak dla mnie no naprawdę nawijkowo, no po prostu jest podobny, mają podobny flow. Aczkolwiek to mówię, jeżeli chodzi o stylówkę, myślę, że najbardziej gdzieś tu pasuje Kwebo, choć też nie do końca, no w Polsce nie mamy takich raperów w tym stylu. To jest troszeczkę stylowa Lil Peepa, jak dla mnie na przykład. A my takich raperów raczej nie mamy, no ale porównajcie sobie. Самый редкий вид, но самый худший браконьер. Спорим, она вместит себе в глотку револьвер. Спорим, что ты больше не покинешь этот сквер. Я играю с ее киской, детка, где твой кавалер? Я врубаю Daft Punk, она крутит мне план. Покидаем клуб, в руке сувенион блан. Отлип от ее губ, залипаю в экран. Я кидаю деньги в воздух, ты поймаешь их сам. Fajnie, że pyta, co u mnie, serio, jest mi bardzo miło. Zwłaszcza, że nic się nie zmieniło. Wczoraj w miłym towarzystwie bardzo miło mi się piło. Jak co dzień się czas spędziło. Wracam w nocy najebany, chcę się pierdolnąć na wyrok. Rano nie wiem, po co nam to było. A pod wieczór telefony, ziomal wyciąga na piwo. Teraz mamy face. No, face, face. Nie wiem, jak to się czyta. No jak dla mnie kolejne troszeczkę gówno, no. No taki typowy newsku, typowy trap. To jest takie okej, do posłuchania w miarę gdzieś na imprezie czy coś, ale ogólnie to mnie to nie jara i średnio mi się podoba i uznam, że chyba najbardziej będzie pasował tu, znaczy ja uznam. Ja tutaj wstawiłam bodajże B do S-a chyba najbardziej, że taki trochę B do S, trochę VAT stoja, ale najbardziej w sumie chyba Żabcą tu pasuje, myślę. Jest to podobna gdzieś stylowa. Podobne nawijanie, wy też mi to go podesłaliście, w sensie, że Żabsona porównaliście do niego i myślę, że to jest dosyć celne, dlatego no porównajcie. Jedu magazyn Gucci w Sankt Petersburgie. Ona żrzeć mój chuj, jak buta, to burger. Burger, burger. Jedu magazyn Gucci w Sankt Petersburgie. Ona żrzeć mój chuj, jak buta, to burger. Burger, burger. Auf Wiedersehen, hey. Auf Wiedersehen, hey. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, 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 auf Wiedersehen. No i teraz gościu, który chyba jest najlepszy, albo jest jednym z najlepszych, w każdym razie najciężej, zupełnie najciężej było mi dopasować kogoś do niego. Jeżeli chodzi o stylówę, pierwszy, kto mi przychodzi do głowy, był to Paluch. Tak patrzę, no tak... Wygląda to taki teledysk, ten no Paluch, tam ziomeczki gdzieś w tle, coś, jakieś uliczne klimaty trochę, no taki Paluszek, no ale nawika to jest zupełnie co innego i naprawdę flow gościu ma tak, niby nie jest jakieś nie wiadomo jakie, ale no nie udało mi się znaleźć nikogo podobnego faktycznie, więc uznałam, że tutaj umieszczę dwóch gości z Polski, którzy nawijali na jego bicie, jeden na samplu, drugi na oryginalnym bicie. Albowiem jest to Kuban, który jak dla mnie flow ma i inne, ale no też nawijał na tym bicie. No i TAB, który nawinął na jego oryginalnym bicie i myślę, że tu już jest flow trochę bardziej podobne. Aczkolwiek to jeszcze nie to, no ale bicik jest ten sam, także pomyślałam, że na koniec takie porównanko bardziej muzyczne, no bo gościu no, jest nie do podrobienia, szczerze mówiąc. Niby taki nie ma niczego takiego totalnie wygórowanego, jak na przykład Lil Peep miał wszędzie te tatuaże, nawijał na takich trochę rockowych bitach, powiedzmy, i tym się wyróżniał, tak Gamora niby niczym takim się nie wyróżnia, a jednak nie ma gościa, który by był tak podobny we wszystkim.
Jeżeli wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, bo ja czasem nie potrafię sprecyzować swojego zdania. Wybaczcie mi to. Бухуй, кто ты, откуда, кого ты продал? Передай мне провод, это Тольятти город. За наших выпить повод, вашим хоп тут подан. Если пиздел поломан, бляди в бэхе стонут. Извиваются, ай, как красиво пляшут. Франклин любит Даша, Франклин любит Маша. Наша Раша, гордость, Россия наша. Шлю за грата, йога, мура, дом это не ваша. Лопот ему баки, гартовау, як сталь вода. Це твардо стать на ногах, навет в обличчю Бога. Босо в острогах, цваня клеци с фартем. W razie kłopotów zawsze podniesioną gardę mam. Problemy mam, od problemów nie uciekam. Bo po co z nimi zwlekać, nie chcę kożuchów pić z mleka. To czy ktoś ci dobierze prochy? Słuchasz mnie, jesteś jedną z bohaterek nieraz. Nucisz to, ale nie rozpoznajesz siebie teraz. Miasto nigdy nie śpi. Kulturalny lunch, chyba rzadko cipki kręci. Tango, drinki, bledki. Wolną na parkiecie pokazywać paznokietki. Także to na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarz oraz subskrypcji. Piszcie, co sądzicie o tej serii. Jestem ciekawa, jak na nią zareagujecie. No i w następnym odcinku będzie kolejne państwo i kolejne porównania. Myślę, że to coś całkiem ciekawego. Spojrzenie na to z takiej perspektywy. Napiszcie, co Wy sądzicie. Równie dobrze mogę tej serii dalej nie prowadzić, no jak tam chcecie.